Howdy, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci, jak przygotować triple meat sandwich i będzie on na domowym chlebie tostowym. Oglądaj, będzie pysznie. Dziś przygotuję triple meat sandwich, czyli wypasioną kanapkę z trzema rodzajami wędlinek, ale do tego będzie pyszny domowy chleb tostowy. Jak jeszcze nie oglądałeś, to w zeszłym tygodniu właśnie wszedł na kanał filmik, jak przygotować taki chlebek. Polecam Ci, bo naprawdę będzie to mega wypas. Chleb kroimy sobie na szerokość dwóch palców, czyli taka naprawdę pajda konkretna. Nie ma miękkiej gry. Jedna. I druga. I smarujemy sobie obficie masełkiem. Ważne jest to, żeby dokładnie rozsmarować wszędzie masło, wtedy będziemy mieli taki chrupiący kraścik. No i z drugiej strony to samo. Na patelni lądują tosty, no i teraz tak, żeby były pięknie przyrumienione z jednej i z drugiej strony. Chwilę nam to zajmie. Średni ogień i jedziemy. Siekamy sobie czosnek. Najpierw go rozmiażdżymy, żeby łatwiej było posiekać. I teraz drobniutko dodajemy sobie czosnek. Do tego idzie majonez. Żółta amerykańska musztarda, może być też na przykład angielska, albo jak nie masz, to po prostu Dijon, albo jakaś ostra, jaką lubisz. I zobacz, o taki efekt tam właśnie chodziło, żeby było pięknie przyrumienione. Przekręcamy sobie na drugą stronę. Dodajemy sobie odrobinę pieprzu. I mieszamy całość. Spróbujmy, co z tego wyszło. Odrobina. Ach, to będzie pyszne. Kroimy sobie pomidora na plastry, czerwoną cebulę w cieniutkie talarki, odrywamy sobie listki z natki pietruszki i drobno siekamy. Wkładziemy sobie tościk, na to pyszny sosik, sosiwa dużo, nigdy nie za wiele. Wkładziemy sobie teraz szyneczkę, ale to już pięknie zaczyna wyglądać. Hop. Do tego jeszcze trochę pastrami, będzie wypasik. Dajemy teraz sałatę, na to serek podwójny, a co tam. Dodajemy sobie pomidorka, na to ląduje cebulka. Hop. Dajemy teraz kolejną warstwę sałaty, na to ląduje sosik i dalej ląduje szyneczka, salami. I pastrami. Ok. Dajemy teraz jeszcze odrobinę sosu na górę i zamykamy całość. No i tak, żeby nam się wszystko nie rozleciało, no i zobacz. To jest kanapka szefa. No i co? Który kozak porwie się na taką kanapkę? Przygotuj ją u siebie. Zobacz, jak apetycznie wygląda, a jak smakuje, to oceń sam, ale dopiero jak ją przygotujesz. Jeśli podobał Ci się przepis, kliknij lajka, zostaw suba i komentarz dla zasięgów. Nie zapominaj też o dzwoneczku. Trzymaj się do następnego pysznego przepisu. Cześć! Jak zrobić chleb tostowy? Kliknij tu, kliknij tu.